Mówienie o demografii nie jest opowieścią z happy endem. W roku ubiegłym, w roku 2022, w Polsce urodziło się zaledwie 305 tysięcy dzieci, przy liczbie zgonów, która przekroczyła 448 tysięcy. Pokazuje to, że oto z polskiej mapy ubyło miasto wielkości Zielonej Góry albo Bytomia. Czy zatem? Ten proces wyludniania się albo znikania Polski jest procesem trwałym, czy z którym możemy cokolwiek zrobić. O tym będę rozmawiał z dzisiejszym moim rozmówcą, a więc zaczynamy. ja w studio witam dyrektora Michała Kota, dyrektora Instytutu Pokolenia i jeżeli coś przyjemnego jest w tej rozmowie albo optymistycznego, to fakt, że jest to instytucja rządowa, powołana i umocowana przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i funkcjonuje nie od tygodnia, ale funkcjonuje już bodaj półtora roku. Tak, dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Instytut Pokolenia funkcjonuje od 2002 roku. 2022 roku. 2022 roku, czyli półtora roku z kawałkiem. Yy, mamy już yy, sporo różnego rodzaju badań, raportów. Jesteśmy taką jednostką, która ma badać procesy demograficzne, ma yy, diagnozować, co się dzieje i wypracowywać rekomendacje, tak aby z tym problemem, o którym Pan... Wspomniał, w jaki sposób sobie poradzić. Proces i y, 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 całe szczęście, że Pan powiedział ten trzeci punkt wypracować rekomendacje, czyli znajdować rozwiązanie. Bo według starej rosyjskiej zadań, co złudziłeś, kto winowat i co działać, prawda? Ta, <ścoughs> co się stało, kto mm -hmm. zabił i co my z tym teraz robimy. E, no więc właśnie m, ta e, dramatyczna sytuacja demograficzna nie dotyczy tylko Polski, ale to wcale nie powinno nas uspokajać albo pocieszać. Właściwie cały świat rozwinięty, w szczególności świat zachodni, ale nie tylko, bo dotyczy to też takich krajów jak Korea Południowa, Japonia, a nawet Chiny. To są kraje, które mają problem z spadającym wskaźnikiem urodzeń, spadającą liczbą urodzeń, mają problem ze starzejącym się społeczeństwem, i spora część z tych krajów. Yy, dotyka już rzeczywistość spadającej liczby mieszkańców. Ujemny przyrost naturalny, więcej zgonów niż urodzeń. Ujemny przyrost naturalny, czyli plusy dodatnie, plusy ujemne, to mi się z, tak, z klasykiem. No tak, to jest tak. No, to jest to terminologia używana U, ujemna przez, przez demografów. Albo no, tak, Ujemny, rzeczywiście. Panie dyrektorze, bardzo często mówimy w kontekście zapaści demograficznej, czy kryzysu demograficznego, inni mówią jeszcze mocniej, katastrofy demograficznej, często pojawiają się takie argumenty dotyczące Systemu emerytalnego, który się zawali, albo rynku pracy, który jest, no, na którym występują ogromne niedobory. Ale czy nie powinniśmy zacząć nie od tej strony pragmatycznej, e, czysto mm, ekonomicznej, no bo rynek pracy dotyczy ekonomii, czy nie powinniśmy zacząć od czegoś bardziej podstawowego? Czy chce nam się żyć? Czy Polakom chce nam się żyć? Gdzie, co poszło nie tak? Badania pokazują, że Polacy w swojej hierarchii wartości, kiedy są pytani, co jest dla nich w życiu ważne, rodzinę, szczęście rodzinne sytuują na pierwszym miejscu. 80% Polaków, w niektórych badaniach nawet więcej, na pierwszym miejscu stawia szczęście rodzinne. Długo, długo nic, potem dobre zdrowie, to zdrowie trochę w ostatnich latach z powodu covid poszło wyżej. Dobre relacje z otoczeniem, szacunek innych ludzi, na samym dole jest dobrobyt i bogactwo. Czyli można powiedzieć, że dla Polaków, a to dotyczy też wielu innych nacji, ale Polaków w szczególności, Polakami się zajmujemy, szczęście rodzinne, stworzenie szczęśliwej rodziny, zawarcie związku małżeńskiego, wychowywanie dzieci to jest to, co nadaje sens życia, to, co daje, to, co daje szczęście. I tutaj, jeśli chodzi o te aspiracje, to wydaje mi się, że Polacy bardzo dobrze, intuicyjnie. Wyczuwają, co jest w życiu tak naprawdę ważne i co daje w życiu szczęście. To ja dopytam, czy badania były prowadzone na szerokiej kohorcie wiekowej, czy to zawężone były do pewnej grupy? I tak, i tak. Znaczy, badania są realizowane na, na próbach ogólnopolskich, ale oczywiście osoby, które mają 60-70 lat, no u nich oznacza to co innego niż wśród osób młodych. Ale Natomiast... ja, ja jestem w tej grupie, którą pan ostatnio wymienił i znakomicie e, e, odpowiada to moim preferencjom. Tak, ale młodzi ludzie, młodzi ludzie to, pokaza, to pokazuje wiele badań. To nie jest jedno badanie, które zostało zrobione, można powiedzieć złe pytanie i tak dalej. Wiele badań, które podają bardzo podobne wyniki. Liczby się nie, nieco różnią, ale wnioski są takie same. Pokazują, że młodzi ludzie bardzo podobnie e, widzą swoją przyszłość zdecydowana większość młodych ludzi młodych e, one myślę 18-25 lat 18-24 różne są te grupy w różnych pokolenie badaniach. zetek tak tak e, ci młodzi ludzie również wskazują e, rodzinę na pierwszym miejscu również deklarują że chcieliby wychowywać dzieci zostać rodzicami no, trochę więcej jest takich wskazań, na pytania, co jest w życiu ważne. Trochę więcej wskazań, że ważna jest miłość, relacje z innymi ludźmi, ale tak naprawdę rodzina jest dokładnie tym. Inkubatorem jest, relacji, inkubatorem miłości. Tak, no, Rodzina powstaje z miłości i w rodzinie uczymy się relacji. Te ro, relacje w rodzinie z reguły są e, najgłębsze, najbardziej intensywne. Nie ma innej grupy społecznej, w której byłoby e, tak mocne relacje, zwłaszcza, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, więc można powiedzieć, że ta. Kwestia y, rodziny, kwestia dzieci jest cały czas bardzo wysoko w hierarchii wartości Polaków, też młodych Polaków. Na początku roku y, była duża dyskusja medialna, pojawiło się badanie, były bardzo krzykliwe nagłówki, że dwie trzecie Polek nie chce mieć dzieci. Być może pamięta pan. Ile prawdy takie... jest w tym stwierdzeniu? Y, no właśnie, niewiele. Nawet powiedziałbym, że nie ma tam wcale prawdy, bo z tego badania, jak się, jak się wczytało w te dane, to wynikało, że... 80% młodych Polek chce mieć dzieci. Dwie trzecie to były osoby w wieku 18-45. Było to ogólnie pytanie, czy planuje pani mieć dzieci w ciągu trzech lat albo w dłuższej perspektywie. W tej grupie były osoby powyżej 40 roku życia, które w oczywisty sposób z biologicznych powodów już nie planują mieć dzieci. Były... Chociaż biologia zna takie przypadki. Zna takie przypadki, ale tak. mówimy o statystyce. No tak. mówimy o statystyce. Mm -hmm. Były osoby, które mają dwójkę, trójkę dzieci. Mówił już więcej. Już więcej nie planujemy. Były osoby, które mają 18 lat. No na pytanie, czy w ciągu 3 lat planuje pani mieć dziecko? No raczej nie planuje. Ryko. Więc jakby y, dwie trzecie wszystkich Polek w tym wieku powiedziało, że nie planują mieć dzieci. Najczęściej planowały mieć dzieci te kobiety, które nie mają dzieci najrzadziej yy, yy, mówiły, że nie chcą mieć dzieci kobiety, które mają dwójkę lub trójkę dzieci. Tak jakby nagłówek Przecież mówiący o dwóch trzecich kobiet był po prostu nieprawdziwy. No i, i również no, fatalnie dobrana grupa respondentów, prawda? No, grupa oczywiście jest szeroka, niemniej, no bo to jest ta grupa biologicznie osiemnastolatka i osoba powyżej czterdziestki jest yy, w stanie, no mieści się w tym. W tym... Tak. Znaczy, wiele błędów było, jeszcze takim jednym błędem, który był w tym badaniu, w prezentacji tego badania, bo samo badanie było dobrze zrobione, było tak, że były połączone odpowiedzi nie i nie wiem, czyli jak ktoś odpowiada nie wiem, to był doliczony do tej grupy, która nie chce mieć dzieci. Wzięto tylko, jedna trzecia odpowiedziała tak, te osoby, które odpowiedziały nie wiem. Jeśli osiemnastka, osiemnastolatka odpowiada yy, nie planuje mieć dzieci w ciągu trzech lat, albo nie wiem, czy planuje. To, znaczy, że to nie to znaczy, znaczy że, że ona nie chce mieć dzieci. Zostało zinterpretowane, że nie chce. Dobrze, to jaki jest obraz ten właściwy, ten, który instytucja, którą pan zarządza, no, prowadzi i, 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 i próbuje uzyskać od Polaków. Czy Polki chcą mieć dzieci? Polki i Polacy, bo to nie tak. dotyczy tylko Polek, chcą mieć dzieci. Średnia wskazań to jest mniej więcej 2,1-2,2. Rzeczywista wartość w tej chwili to jest około 1,3. 1,3 dziecka na, na kobietę Parę lat temu to było 1,5. W każdym razie ta luka jest bardzo duża. Jest jedną z Czyli Przepraszam, luch. to co pan, ten wskaźnik 2,2 no to jest to, co daje nam zastępowalność pokoleń, tak? Tak. Natomiast ten, skąd się bierze ten drugi wskaźnik? Yy, 1,3 to jest tyle, ile Przeciętna kobieta dzisiaj w swoim życiu rodzi dzieci. Przeciętna Polka. To zapytam, skąd jest ten rozjazd pomiędzy deklarowanymi mm -hmm. wartościami, a tym, co jest w realu? No i właśnie, tu dochodzimy do, do sedna, bo tych przyczyn y, nierealizowania aspiracji rodzinnych jest, jest wiele. Można by y, wiele stron tekstu na ten temat y, popełnić. Jeśli popatrzymy na takie, na takie kluczowe, najważniejsze, pierwszą rzeczą taką y, główną, która w większości przypadków determinuje to, że y, kobiety, mówię o kobietach, dlatego że to łatwiej się bada, ale y, mam na myśli też mężczyzn, że mają mniej dzieci niż by chciały, to brak y, odpowiedniego partnera. Znaczy, żeby założyć rodzinę, żeby mieć dzieci, pot trzeba przejść kilka etapów. Pierwszy etap młodzi ludzie, trochę starsi dzisiaj, y, dzisiaj, coraz później, muszą. Y, mieć jakąś sieć znajomych, relacji społecznych. Z, tych, z tej sieci muszą znaleźć osobę, która, którą nawiązują bliższą relację, z którą tworzą związek, tworzą, tworzą parę. Następnie e, przechodzi to w trwały związek, najczęściej w Polsce jeszcze cały czas e, potwierdzony małżeństwem. Potem się pojawiają dzieci. Oczywiście kolejność może być trochę inna, ale taki jest tak sobie Polacy wyobrażają ten idealny ten idealny. Yy, no, bo tak jest w naturze. Tak, tak. Jest, tak jest w naturze. I teraz to, gdzie najwięcej osób, spojrzeć na to w taki trochę biznesowy, ceremowy sposób, na Aha. którym y, etapie y, najwięcej osób odpada, to odpada na etapie zbudowania trwałego związku i zawarcia, zawarcia małżeństwa. Mów I i tu publicy. należy upatrywać przyczyny? Tak, jak powiedziałem, przyczyn jest wiele. To jest główna przyczyna, y, która y, w największym odsetku, w, największym, y, w największej liczbie osób. Powoduje, że nie realizują oni, tych, oni czy one tych, tych swoich aspiracji. Jeśli yy, kobieta 30-35-letnia nie ma partnera, nie ma stałego partnera, nie ma męża, to choćby chciała mieć piątkę dzieci, no to no. generalnie są różne, są już dzisiaj różne sposoby, ale generalnie no, raczej tych dzieci mieć nie będzie, bo nie chodzi o to, żeby po prostu mieć dzieci. Chodzi o to, żeby stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kiedy mówimy o. Dzietności, nie możemy mówić o dzietności samej w sobie. No Ważne nie. jest to, aby stworzyć szczęśliwą rodzinę. Jak będzie szczęśliwa rodzina, to w tej rodzinie będą najprawdopodobniej, będą najprawdopodobniej dzieci. Czyli celem nie jest posiadanie dzieci samo w sobie, tylko stworzenie rodziny, w której pojawią się dzieci, w której będą wychowywane dzieci. Brzmi to oczywiście dosyć, no, powiedziałbym, żeby nie urazić pana banalnie, to znaczy inaczej, ta, ta oczywistość tych wniosków jest, no jest tak jak powiedziałem, no zrozumiała i nie jest odkrywcza. Niemniej wydestylowanie tego momentu w badaniach, to że tym, tą przyczyną, tym dramatem, który powoduje, że Polki, a, bo pan powiedział też bardzo ważną rzecz, Coraz później, Polki, Polacy, że my, coraz później jako wspólnota, jako członkowie Wspólnoty zaczynamy y, mieć dzieci. To jest pierwsza sprawa, coraz później ob, ob, podwyższa się ten wiek pierwszego dziecka, ale druga rzecz to jest to, co wychodzi w badaniach, tak? że, że ten moment w tych fokusach, w tych, w tych ankietach, które państwo realizujecie. Yy. Chodzi o to, że, że, ten, że, że, że się wy, udało się wypreparować ten wątek o którym Pan teraz powiedział, tak? To wychodzi po prostu z badań, że tym przy, przyczyną braku dzietności i spadku e, demograficznego w Polsce, zapaści populacyjnej jest fakt, że kobiety nie mają właściwego partnera do założenia szczęśliwej rodziny po to, takiej, w której pojawią się dzieci. Tak, no i to oczywiście znowu przyczyn jest bardzo wiele tego, że tych, te, te pary się nie tworzą, mówiąc kolokwialnie. E, Natomiast jak śledzimy debatę na temat dzietności, na temat rodzin, to najczęściej pojawia się, pojawiają się głosy, że dzieci nie ma, bo jest za mało żłobków, dzieci nie ma, bo mieszkania są drogie itd. Tak i, tak I to jest oczywiście prawda, tylko to nie jest tak, że dzieci się rodzą dlatego, że są żłobki. Przeciętny Polak czy przeciętna Polka nie przechodzi koło żłobka, widzi żłobek i mówi: O, jak fajnie jest żłobek, to ja bym chciała zostać rodzicem. Tylko. Pojawiają się dzieci, jeśli jest ta cała infrastruktura, która pomaga rodzinie, no to jest szansa, że tych dzieci pojawi się więcej. I to już jest ten kolejny etap. Czyli, przepraszam, jeśli... doświadczenie rodzicielstwa z pierwszym dzieckiem bardzo mocno wpływa na następne postawy ludzi, tak? Tak. I to doświadczenie począwszy od szpitala położniczego, czy wcześniej nawet jeszcze opieki przedporodowej, opieki okołoporodowej. Bardzo wiele Polek. Deklaruje, że nie chce mieć drugiego dziecka, dlatego że ten poród był taką traumą, ze względu na różnego rodzaju niedoskonałość Aha. procedur medycznych, yy, lub relacji drugie, ludzkich. Nie? Tak. Po drugie, no, pojawia się kwestia mieszkania. Jeśli ktoś posiada 40-metrowe mieszkanie z kredytem na 30 lat, pojawia się jedno dziecko. Jeśli yy, wszystko jest ok i rodzice chcieliby mieć drugie, trzecie, no to oczywiście w tym 40-metrowym mieszkaniu będzie to bardzo trudne. Nie mówię, że niewykonalne, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, w latach 50. dzieci się rodziły w 40 metrach była 5, coś o tym ale wiem, coś o tym wie? Ale no jednak czasem mamy inne standard, jakiego oczekujemy jest inny, więc dostępność mieszkań wtedy się pojawia jako kolejna rzecz. Jakość opieki medycznej dla dzieci. Organizacja systemu edukacji. To wszystko są powody, które, które wpływają na to, czy te aspiracje są realizowane, czy nie. Może być też tak, że ktoś jako osiemnastolatek czy osiemnastolatka chciał mieć jedno, dwójkę dzieci, ale po drugim dziecku zobaczył, jakie to jest przyjemne, jak duże szczęście to daje i decyduje się na trzecie, czwarte. Takie sytuacje też się zdarzają, ale no, konieczny jest ten warunek yy, zbudowania rodziny, ale potrzebne są też te wszystkie rzeczy, które zaliczamy do podstaw materialnych, które pomagają rodzinie yy, organizować yy, to życie, które które wraz z kolejnymi dziećmi staje się coraz piękniejsze, ale też coraz bardziej trudne i skomplikowane. No ale wszystko, co piękne jest trudne i skomplikowane, albo wiele rzeczy, które są piękne, jest dobre i wartościowe, mają sobie ten element trudu i wysiłku. Panie dyrektorze, dobrze, oprócz polskich badań i tego, co pan tu opowiada z tych, z tych ankiet czy z tych wniosków, podglądacie przykłady innych krajów. Wspomniał Pan o tych krajach, nawet azjatyckich, które zawsze dla nas kojarzyły się czy z jakąś dzietnością, z jakimś eksplozją, tak jak Chiny czy Korea, bo okazuje się, że zupełnie inaczej. Czy podglądacie kraje Zachodu? No bo jednak w, na, w, tej, w tej przestrzeni państw europejskich czy zachodnioeuropejskich Polska jest bardzo nisko wobec Francji, wobec innych krajów. Dlaczego? Y to prawda, że jesteśmy nisko, chociaż tutaj często liczby, które są podawane, jeśli chodzi o wskaźnik dzietności, one są trochę zaniżone w przypadku Polski i w krajów w Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na dużą emigrację zagraniczną, która nie do końca jest dobrze uchwycona w oficjalnych statystykach. Szacuje się, że realny wskaźnik dzietności w Polsce jest między 0,1 a 0,15 wyższy niż pokazują oficjalne statystyki, ale to i tak jest bardzo mało, więc to jakby nie zmienia... To nie zmienia tej tezy. Że do zastępowalności osi pokoleń cały czas brakuje, bardzo, bardzo dużo dużo. Dużo. brakuje. Y, przyglądamy się krajom, którym udało się albo utrzymać wysoki wskaźnik dzietności, albo y, jeszcze lepiej podnieść z niskiego poziomu do, do wysokiego. Takim krajem, który utrzymuje wysoki wskaźnik dzietności jest Francja. Takim krajem jeszcze do niedawna były państwa skandynawskie, ale dzisiaj tam ten wskaźnik dzietności bardzo mocno spada. A takim krajem najbliższym nam kulturowo, któremu się udało y, Sprawie najniższego poziomu w Europie, bo 20 lat temu mieli wskaźnik 1,2. Dzisiaj są na drugim miejscu w Unii Europejskiej Czyli? To, są, to są Czechy. O. Takim, krajem są, takim krajem są Czechy. Bliscy Też, kulturowo są geograficznie. Matka jedyna. Także Jak to Czechy. Zrobi? Nam Polakom, nam Polakom, z wieloma rzeczami się Czechy kojarzą, ale nie z polityką rodzinną i nie, nie z rodziną, a tymczasem tamten wskaźnik od 20 lat cały czas rośnie. W ostatnim roku zawirowania związane z wojną, pandemią. z inflacją, też z pandemią spowodowały, że przestał rosnąć, nawet, nawet spadł. No zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast to, co było naszym odkryciem, kiedy przygotowywaliśmy raport na temat Czech, zachęcam wszystkich do zapoznania się z naszym raportem pod tytułem Czeski sukces demograficzny. Można go Dostępne znaleźć na, na stronie www.instytutpokolenia.pl pokolenia. Pokolenia .pl, na naszej tak. stronie internetowej. Trzy czynniki, które tak, naprawdę, które tak naprawdę spowodował, i każdy z nich był dla nas zaskoczeniem. Po pierwsze, Czesi we wszystkich swoich oficjalnych dokumentach, w strategii, nie mają takich dokumentów jak strategia demograficzna, mają strategię wspierania rodziny. Nie piszą, i nie stawiają sobie jako celu dzietności, tylko stawiają sobie jako cel dobrą kondycję rodzin. Wskaźnik dzietności. To jedno z drugiego wynika po prostu. Oczywiście. Ale jeśli. Jeśli skupiamy się na dzietności, to często zapominamy o tym, co jest najważniejsze, czyli yy, dobra kondycja rodziny, dobrostan rodziny, różnie to, różnie to nazywamy. Czesi skupiają się na rodzinach, a wysoka dzietność jest efektem, niejako efektem ubocznym dobrej kondycji, no, dobrej o, kondycji oby, rodziny. O, taki efekt uboczny u nas. Miał tak, miejsce. To, to ma bardzo głębokie znaczenie i to jest coś, co dla mnie też było odkryciem. Ja, yy, Niedawno y, czytałem wyniki takiego badania, gdzie przeprowadzono y, eksperyment polegający na tym, że y, puszczano pewne filmy, które y, zachęcały do tego, żeby zostać rodzicem, kobietą i mężczyzną y, i sprawdzano, czy y, ten film wywołał jakiś efekt. Znaczy, czy po obejrzeniu tego filmu wzrosła chęć y, zostania rodzicem. Okazało się, że wśród mężczyzn niektóre filmy tak, niektóre nie, w zależności od tego, jak były sformułowane. Natomiast wśród kobiet wszystkie filmy powodowały zmniejszenie intencji posiadania dzieci. To znaczy zmniejszenie? zmniejszenie. Być może jest to specyfika polskich kobiet, a być może jest to zjawisko szersze. Tego nie wiem. Natomiast wynika z tego tyle, że jeśli namawiamy kobiety do tego, żeby zostawały matkami, to powoduje to jakiś efekt. Ciężko powiedzieć, jak to nazwać, ale efekt odwrotny. Czyli jak ktoś mnie namawia do tego, żeby być matką, no to ja nie chcę być matką. Aha. Yy, czyli yy, jest coś takiego, że taki bunt, kto będzie mi tu wchodził w suwerenną Trochę moją tak. rzeczywistość. Ja mam tutaj swoje pole, mój brzuch, moja sprawa, yy, moje ciało, mój no, wybór. Być może tak, pewnie, <laughs> przepraszam, od razu, w że wchodzę tak tą wyglądę. agendę, tą le, natomiast, lewicową. Natomiast. Polki chcą mieć dzieci i wystarczy, żebyśmy stworzyli warunki takie, żeby Polki miały tyle dzieci, ile chciałyby mieć. Nie musimy ich przekonywać, bo mają głęboko, i Polki, i Polacy, zakorzenioną chęć założenia rodziny, bycia szczęśliwym rodzicem. Nie należy tego specjalnie przekonywać, natomiast być może warto pokazywać przykłady radosnych, szczęśliwych rodzin. rodzin też wielodzietnych. I to jest ta pierwsza rzecz, która w Czechach wydaje mi się jest bardzo głęboka, być może jest to założenie, które było świadomie wybrane, a może trochę przez przypadek. Natomiast skupienie się na rodzinie, a nie na dzietności. Druga rzecz. W Czechach. Czechy są krajem, gdzie jest najmniejszy odsetek dzieci do lat trzech, które są pod opieką instytucjonalną. O. Tam jedynie, tam niecałe 5% dzieci do lat trzech korzysta z opieki instytucjonalnej. Zaraz. Tam... Czy ja mam rozumieć, że cała ta narracja o żłobkach jako warunku niezbędnym do tego, żeby decydować się na dziecko, nagle tutaj idzie w pył? Trochę tak, chociaż to nie jest aż tak proste, bo jak popatrzymy na badania społeczne, to w Czechach jedynie 5% kobiet chciałoby oddać dziecko do żłobka. W Polsce jest to około. 5%. I, te, I mniej więcej tyle, i tyle dzieci jest w żłobkach. W Polsce jest to około 30%. Czyli jakby polityka społeczna jest dopasowana do przekonań do wartości, do systemu yy, wartości społeczeństwa. Czy mam rozumieć, że fakt, że one pozostają w domu, że te 95% kobiet chce pozostać w domu przy dziecku, jest yy, umożliwiane przez system, przez tak. państwo? Yy, w Czechach funkcjonuje od wielu lat, już od lat 60. ubiegłego wieku, dłuższy niż w większości innych krajów urlop macierzyński. Od, yy, od kilkunastu lat jest to 3 lub 4 lata, w zależności od tego, jak, jak, jak rodzice zdecydują. I najpowszechniejszym modelem jest to, że kobieta 3 lata po urodzeniu dziecka opiekuje się tym dzieckiem osobiście, rezygnując czasowo z pracy zawodowej. Czesi mają najniższy wskaźnik aktywności zawodowej kobiet, które mają dzieci poniżej trzeciego roku życia, i jednocześnie najwyższy wskaźnik aktywności zawodowej kobiet, które mają dzieci starsze niż 7 lat. Czyli o, tam jest taki model. To nie to, że te kobiety nie chcą pracować. Nie. One chcą pracować tam i potrafią, tak? Czechy też są krajem, gdzie nie było wysokiego bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych, więc ta praca jest czymś takim. Możliwość pracowania jest czymś oczywistym, ale o ile w większości krajów obowiązuje taki model łączenia pracy zawodowej z wychowaniem dziecka, mówi się work-life balance, z naciskiem no, na work, no tak. to w Czechach jest taki jest model sekwencyjny. Znaczy, kobiety pracują, potem w pewnym momencie robią sobie przerwę, najczęściej na dwójkę dzieci. Przerwa od, od 3 do 6 lat trwa, później wracają na rynek pracy i już są, bardzo, już są bardzo aktywne. Jest to taka czeska specyfika, która wynika z uwarunkowań historycznych. O tym być może przy innej okazji więcej opowiem. W latach 60. tam się dużo pod tym kątem zadziało. I trzecia rzecz, która się z tym wiąże, to to, że ten system jest bardzo mocno mocowany w. Yy Wartościach, które, które wyznają Czesi. Jest takie badanie porównawcze, w którym się y, zadaje te same pytania obywatelom różnych krajów. Między mm -hmm. innymi jest takie pytanie, czy praca zawodowa jest obowiązkiem wobec społeczeństwa, i czy y, wychowanie dziecka jest obowiązkiem wobec społeczeństwa. O ile Polacy i młodzi i starsi zdecydowanie częściej niż Czesi wskazują, że praca zawodowa jest obowiązkiem wobec społeczeństwa, o tyle Czesi Młodzi Czesi do 35 roku życia, dwa razy częściej niż młodzi Polacy, wskazują, że wychowanie dziecka jest obowiązkiem wobec społeczeństwa. Czyli jeśli to oznacza dowartościowanie rodziców, w szczególności matek, które zajmują się wychowaniem dziecka, nikt w Czechach przy takim poziomie świadomości nie powie matce, że pani żyje na mój koszt, pani żyje na koszt osób pracujących. Każda osoba pracująca ma poczucie, że ta kobieta robi coś ważnego, być może ważniejszego i trudniejszego niż ja. W związku z tym kobiety mają poczucie, że to jest akceptowane społecznie. W zasadzie no w prasie czeskiej trudno sobie wyobrazić, czy w mediach artykuły o tym, jak to młode matki, trochę tak jak było w Polsce, młode matki czy rodziny które dostały 500+, plus, na nasz koszt wypoczywają sobie nad Bałtykiem. Może nie tylko dlatego, że w Czechach nie ma Bałtyku, ale tam po prostu, tam po prostu tego typu narracja byłaby całkowicie niezrozumiała, niezrozumiana społecznie. Panie dyrektorze, dochodzimy do takiego dosyć istotnego elementu. Zostając w, przy Czechach, przy tym czeskim cudzie demograficznym. Sukcesie, to, to sukcesie. jeszcze trochę brakuje. Okay. Przy czeskim sukcesie demograficznym. Czesi należą do jednego z najbardziej zleicyzowanych narodów Europy o najniższym poziomie praktyk religijnych, zawsze się mówiło, że właśnie w tych konserwatywnych społecznościach chrześcijańskich to właśnie ten element wiary, ten w wartości chrześcijańskie, z których wprost wynika małżonka twoja jak płodny szczep winny, synowi jak oliwne wokół tego, albo synowie jak strzały w kołczanie, nie będziesz się obawiał, gdy będziesz się spierał w sądzie. Te, te wersety biblijne zachęcają, niejako afirmują, dzietność, afirmują wielodzietność, afirmują płodność. tak? I wydawało się, że to właśnie katolicy, Polacy, powinni te wartości realizować w swoim życiu. Otóż laicy zawani Czesi wyprzedzili nas tutaj, jeżeli chodzi o realizację tych biblijnych wersetów. To prawda, jak się spojrzy na polskie badania, to istnieje bardzo silna korelacja między poziomem wiary religijnej a aspiracjami odnośnie dzietności i faktyczną dzietnością. Osoby wierzące, to jest różnie mierzone, osoby wierzące chcą mieć więcej dzieci niż osoby niewierzące i osoby wierzące mają średnio więcej dzieci niż osoby niewierzące. Wśród osób, w Polsce. W Polsce w tak. Wśród osób głęboko wierzących ta rzeczywista dzietność przekracza ten magiczny poziom 2, tej zastępowalności pokoleń. To jest w zależności od badań, no, trochę powyżej dwójki, w niektórych grupach dochodzi to nawet do 2,3, 2,4. Tu przepraszam, to... na pozwolę sobie nadmienić, że ta społeczność, oczywiście w skali Polski, nie jest aż taką znaczącą, ale społeczność drogi neokatuchomenalnej, czy społeczność środowisk tradycjonalistów. Katolickich, tam no, piątka, szóstka dzieci jest normą, a są rodziny z dziesiątką. Na tak, no to, 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 to wyjaśnia pan, z czego wynikają te dane, o których, te dane, o których mówię. Czyli oni Ale ciągną to jest... do góry te wskaźniki wierzące. Tak, tak? No, co prawda <laughs> mówimy to o kilku procentach społeczeństwa, tak. więc nawet gdyby tych dzieci była dziesiątka średnio, to to, tak. to, to, to aż tak e, bardzo nie waży. Natomiast e, co ten fakt oznacza dla nas? Znaczy, jeśli Czesi, które nie mają tego efektu e, dużej liczby. Dzieci w rodzinach y, głęboko wierzących potrafili podnieść tą dzietność do poziomu, tam otali się o 1,8. To jest bardzo dobry wynik. Y, to my, jako polskie społeczeństwo, gdzie ta grupa osób wierzących jest y, pewnie mniejsza niż 20 lat temu, ale cały czas, y, cały czas całkiem spora, gdybyśmy y, pod kątem kulturowym, pod kątem akceptacji. Rodziny i takiej prorodzinnego nastawienia. Gdybyśmy doszli na poziom Czech, to prawdopodobnie nasza dzietność byłaby jeszcze wyższa niż w Czechach, bo mamy ten dodatkowy element, Komponent, jak, tak. jak, jak właśnie religijność. Mhm. Czego możemy uczyć się od Czechów? Czy jak, jak przekuć na, na nasz grunt ich te narzędzia, którymi oni się posługiwali? Bo przecież nie wzięło to się samo z niczego. Tak? Znaczy, yy, oczywiście możemy mówić o konkretnych rozwiązaniach, ale tutaj. Może... Myślę, że to jest długa rozmowa, bo to, okay. bo to, natomiast to, 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 co bym chciał... To inaczej, to już to, w, tej, w tej chwili obiecuję naszym widzom, że w kolejnej rozmowie z panem dyrektorem Michałem Kotem będziemy rozmawiali o konkretnych przyszłość. rozwiązaniach i, i bardziej partykularnie, ale tutaj spróbujmy naszkicować taką z grubsza mapę. Yy, znaczy pierwsza lekcja z tego czeskiego sukcesu jest taka, że... Yy, nie da się przenieść rozwiązań jeden do jednego z innego kraju, bo jest inny system wartości, jest inne społeczeństwo. W każdym społeczeństwie wygląda to trochę inaczej. Natomiast na pewno ten wolnościowy rys, który jest w Czechach, czyli rodzice mają y, mocne prawo, mają prawo do wychowywania dziecka w taki sposób, jaki chcą. Do zapewnienia Autonomia w taki sposób. Autonomia rodziny jest to bardzo ważne wskazanie. Polacy też są społeczeństwem, w którym Rodzina zawsze była takim elementem niepublicznym, tylko, tylko prywatnym. Bardzo mocno cenimy sobie autonomię rodziny. Więc pierwsza rzecz, rozwiązania, które proponujemy, powinny szanować tę autonomię rodziny. Druga rzecz, kluczową sprawą jest zapewnienie opieki zgodnej z preferencjami rodziców, szczególnie przez te pierwsze trzy, życie, trzy lata życia dziecka, wtedy kiedy to dziecko wymaga najbardziej intensywnej opieki. I trzecia rzecz, Przepraszam, to od razu. No to tymi preferencjami Czesi zagłosowali, wybrali, chcą zostać w domu. U nas, u nas badania pokazują trochę inny rozkład, natomiast warto byłoby rozważyć rozwiązania, które w większym stopniu będą te preferencje rodziców oddawały. I trzecia rzecz to jest to, czego trudno to zrobić z poziomu władzy państwowej, to raczej dotyczy społeczeństwa, chociaż pewnie też pewne rzeczy. Są to zrobienia. Budowanie takiej kultury rodzinnej. W Polsce, wbrew pozorom, rodzina, pomimo tego, że jest bardzo wysoko w deklaracjach, bardzo często spotykają się rodziny z negatywnym podejściem. Znamy bardzo wiele przypadków osób, które mają problem na swojej klatce w bloku, żeby wózek postawić, bo komuś to, nawet jeśli nie przeszkadza, to, no to, to, to jest negatywne nastawienie. Mamy kwestie różnego rodzaju instytucji, w których ta rodzina nie jest preferowana rodzina Niedawno... lub małe dzieci panie dyrektorze i małe dzieci. znowu tak. będę musiał przerwać ja odsyłam naszych widzów do felietonu który nagrałem półtora miesiąca temu gdzie zrobiłem taki przegląd prasy Antyrodzinnej pokazując, ile jaki jest wysyp tekstów w, no, w tych mediach liberalnych, często z własnością zagraniczną, obrzydzających dzietność, obrzyd obrzydzających małe dzieci. Oczywiście powiem, to jest nisza, to jest pewna publicystyka, czy to jest. Ten, no Ale to, to działo. Rodzina nie również. ma dobrej prasy w Polsce. Kilka miesięcy temu pani. Katarzyna Szumlewicz. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam tak, nazwisko. Blogerka znana taka. Blogerka raczej z takim nastawieniem feministycznym, tak, liberalnym. E, przygotowała analizę e, antynatalistycznych i antyrodzinnych artykułów w prasie liberalnej. Polecam ten... <grym>, polecam, ten moim, to... polecam ten, e, ten raport. E, no bo on właśnie pokazuje, pokazuje, gdzie jesteśmy. Jakiś czas temu... E, kiedy byłem w jednej rozgłośni radiowej na rozmowie z panią psycholog, tam się pojawiło takie stwierdzenie z ust pani psycholog, że nie ma się co oszukiwać, w Polsce rodziny wielodzietne to są rodziny, które, są, które mają niższy status społeczny i rodziny, które są e, według różnych wskaźników patologiczne. Ja zapytałem, na jakiej podstawie pani tak twierdzi, g proszę mi pokazać badania. No, pani psycholog odpowiedziała: No, właśnie nie robi się takich badań. To ja panu powiem. Dokładnie takie sformułowanie użył w, w jednej z wywiadów Leszek Miller, obecnie e, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, który dokładnie powiedział, że wielodzietność jest dziedziczoną patologii. To jest mit, który jest powtarzany, bo... Tutaj odsyłam do innego raportu Instytutu Pokolenia, jak rodziny gospodarują budżetami domowymi. Na podstawie badania Gusowskiego, badania budżetów gospodarstw domowych przygotowaliśmy taką analizę i co z niej wynika? Po pierwsze, że rodziny wielodzietne 3, to są rodziny, które więcej zarabiają niż, niż rodziny, które mają mniej dzieci, pomimo tego, że często jeden z rodziców, najczęściej jest to mama, nie pracuje zawodowo. Czyli są to osoby, które zarabiają więcej, szczególnie w przypadku przedsiębiorców. Żyją Przedsiębiorcy... z jednej pensji. Tak, to z jednego dochodu. Tak. Częściej żyją z jednego dochodu, nie, nie wszyscy. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy mają więcej dzieci, Zarabiają dużo więcej niż przedsiębiorcy, którzy mają mniej dzieci. Wygląda na to, że posiadanie dzieci, bycie rodzicem motywuje do bycia bardziej kreatywnym, bardziej pracowitym, uczy lepszego radzenia sobie, lepszego radzenia sobie z życiem. Ale oprócz tego, że te rodziny zarabiają więcej, oczywiście w przeliczeniu na osoby jest to mniej, bo jest więcej osób, natomiast yy, rodziny wielodzietne, to też jest yy, być może oczywiste, ale ciekawe spostrzeżenie. Rodziny wielodzietne są dużo bardziej ekologiczne niż y, gospodarstwa jednoosobowe czy mniejsze rodziny. Co to znaczy? To znaczy, że zużywają mniej energii elektrycznej w przeliczeniu na osobę, zużywają mniej y, nośników energii takich do ogrzewania w przeliczeniu na osobę, zużywają mniej benzyny w przeliczeniu na osobę i tak dalej, i tak Rzadziej wyrzucają lodówki do lasu. Zużywają mniej, produkują mniej śmieci niż mniejsze gospodarstwa i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, no że wszystkie... przeliczeniu na osobę. Oczywiście w przeliczeniu na osobę, chociaż... W niektórych kategoriach to nawet ten wzrost na totalu jest, jest niewielki. Można powiedzieć, że wszystkie dzisiaj takie nowoczesne, modne trendy związane z byciem ekologicznym zero waste, nieśmiecenie, nie, 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 nie oszczędzanie energii, oszczędzanie wody, czyli ograniczanie zużycia paliwa te wszystkie trendy, które dzisiaj są bardzo modne na całym świecie no w rodzinach wielodzietnych są czymś oczywistym. Jak ktoś chciałby zastanowić się, jak żyć w sposób ekologiczny, to najlepiej znaleźć jakąś rodzinę wielodzietną i przypatrzeć się temu, jak ta, rodzina, jak ta rodzina żyje, bo to jest najlepsza lekcja dobrego zarządzania, dobrego gospodarowania, szanowania zasobów, których posiadamy, szanowania przyrody, szanowania Ziemi, szanowania tego wszystkiego, co, co mamy dookoła. Rodzice, którzy są rodzicami dzieci, zwłaszcza większej rości dzieci, im najbardziej niż osobom, które nie mają dzieci, zależy na tym, aby te ich dzieci żyły w świecie, w którym będzie, który będzie lepszy. Więc Że przekażemy dbają... ten świat temu pokoleniu, y, przynajmniej w takiej formie, jak zastaliśmy tak. albo lepszy. Tak? Więc mają wewnętrzną motywację do tego, żeby dbać o to, żeby ten świat był jak najlepszy w przyszłości. Y nie poruszyliśmy jeszcze jednej rzeczy, mianowicie to jak to wpływa na dobrostan, na zdrowie, na samopoczucie, na poczucie szczęścia, spełnienia. Są takie badania mm, amerykańskie y, prowadzone przez Harvard Medical School. Y, one się zaczęły w latach 30. XX wieku. Matko, to, to jest gigantyczny projekt naukowy. Wybrano, tak, to jest chyba największe badanie społeczne, jakie, jakie kiedykolwiek zostało przeprowadzone. Mhm wybrano kilka tysięcy dwunastolatków bodajże i obserwowano ich życie w kolejnych latach. Jeszcze, jeszcze kilka osób z tego panelu żyje. Kilka lat temu podsumowano to badanie, bo już, bo już większość osób była Biologia przynajmniej... Biologia bezlitosna tak? jest. No i co się okazało? Osoby, które żyły dłużej w zdrowiu, osoby, które yy Dorobiły się większego majątku. Osoby, które zrobiły karierę zawodową, osoby, które dłużej były aktywne zawodowo, dłużej aktywne fizycznie, generalnie dłużej aktywne w życiu, to były osoby, które miały trwałe rodziny. Taki jest wniosek. Trwałe rodziny i dobre relacje ze swoim otoczeniem czyli w mniejszym stopniu pochodzenie, w mniejszym stopniu uzyskane wykształcenie a właśnie stworzenie szczęśliwej rodziny i trwanie w tej szczęśliwej rodzinie do końca życia to była recepta na na szczęście te wszystkie elementy, które wymieniłem, to tak naprawdę no, tak, y, definiujemy sobie jako szczęście. Zdrowie, majątek, dobre relacje z innymi osobami, y, bycie szanowanym to jest to, co koreluje się ze stworzeniem y, i wytrwaniem y, w trwały, w szczęśliwej rodzinie. Czyli szczęśliwe rodziny są receptą na... Szczęście. Taki jest wniosek z tych badań. Dobre, pełne, trwałe, ale również są receptą na to, żeby podnieść wskaźnik demograficzny. To, że będzie nam się chciało żyć. No, będzie chciało nam się to prawda. Natomiast, natomiast myślę sobie, że żaden młody człowiek, a przynajmniej ja nie znam nikogo takiego, myśląc o założeniu rodziny i zostaniu rodzicem, nie myśli o tym, że zdecyduje się na dzieci, żeby uratować ZUS, czy żeby uratować rynek demografię. Pracy, tak. żeby uratować rynek pracy. Raczej jeśli, jeśli ktoś ma takie motywacje, to, 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 to oczywiście może się to zdarzyć. Natomiast większość osób y, decyduje się do tego, bo po prostu osobiście chcą być szczęśliwi. A co odpowiedzieli w badaniach Czesi? Dlaczego mają dzieci? No, czy, czy takie badania Czesi przeprowadzili? Co spowodowało, że ta decyzja dzietności. No to, to nie jest. Znaczy, jakby jak pana zapytać, dlaczego pan ma dzieci? To jest bardzo trudne pytanie i takie mocno utylitarne. No tak, no, tak. Tym kiedyś bardziej się od... często po faktu, Ja dzisiaj z tak. perspektywy 20-30 tak. lat musiałbym na to odpowiadać. E, tak? To bardzo trudno jest y, zbadać. No, nawet młodzi ludzie, którzy mówią, że chcieliby mieć dzieci, jakby ich zapytać dlaczego, bardzo trudno jest na to pytanie odpowiedzieć i, i te odpowiedzi raczej będą. Y, płytkie i niespecjalnie oddające rzeczywistość. Myślę, że pragnienie bliskości z drugim człowiekiem, pragnienie, z którego wynika pragnienie założenia rodziny, to jest coś, co bardzo głęboko siedzi w człowieku, wynika z natury ludzkiej i po prostu jest w ludziach. Natomiast no, dzisiejsza kultura, która jest w wielu miejscach antyrodzinna, w jakiś sposób tłumi tą naszą naturalną potrzebę. Tam, gdzie tam, gdzie ta potrzeba przestaje być tłumiona, okazuje się, że nawet w nowoczesnym, rozwiniętym, laickim społeczeństwie, jakim są Czechy, te rodziny powstają i, i dzieci się rodzą. Obok Czech, drugim krajem, który odnotował no, wzrost, wzrost też z pozycji 1,2-1,2. 1, 2, 1,2, czy cokolwiek, jak to absurdalnie brzmi, no, ale tak, tak posługujemy się tego rodzaju wyliczeniami. Do 1,6 to są Węgry. Oni też w ciągu właściwie od 2010 roku wystartowali z pozycji bardzo niskich, dzisiaj ocierają się o wskaźnik 1,6. Tam tak też ta polityka tak. związana z dzietnością, czy ona była realizowana tak, jak pan mówi. Nie wprost, nie pronatalistycznie, tylko właśnie było to wsparcie rodzin? Tak, znaczy tam zadziało się kilka rzeczy. Po pierwsze zaczęto mówić o rodzinie jako o czymś pozytywnym, jako o jakimś tam dobru narodowym. Nie takimi słowami, ale czymś, co jest ważne. Czyli rodzina w narracji rządzących stała się ważna. To pierwsza rzecz. Po drugie, za tym poszły konkretne rozwiązania, które ułatwiają życie, życie rodzinom. Jakieś przykłady? Nam jest bardzo ciekawy program y, mieszkaniowy polegający na tym, że po zawarciu związku małżeńskiego otrzymuje się pewną kwotę pieniędzy, którą można wykorzystać na cele mieszkaniowe i y, po urodzeniu kolejnych dzieci y, są asygnowane kolejne kwoty. To może być umorzenie kredytu, ale to może być też przeznaczone czyli na cele mieszkaniowe. To żebyśmy dobrze rozumieli, czyli to jest, to jest bezwrotna pożyczka, to od jest państwa pomoc, dla... pomoc, która jest najpierw udzielana po zawarciu związku małżeńskiego, potem po urodzeniu kolejnych dzieci. Państwo daje pewne środki, które są, można, mogą być przeznaczone na cele mieszkaniowe. Co ciekawe, jest tam progresja, to znaczy, na drugie dziecko jest więcej niż na pierwsze, na trzecie jest więcej niż na drugie i tak Czyli dalej. Czyli jest stymulacyjny, taki Czyli bardzo. Czyli jest, jest stymulacyjny. Rodzice wiedzą, że jak urodzi mi się kolejne dziecko, to będą mieli środki na powiększenie mieszkania, czy zbudowanie domu, czy, czy w jakikolwiek powiększenie. sposób powiększenie tego swojego, tego swojego miejsca do życia. I taka trzecia rzecz, która jest bardzo y, widoczna w tym węgierskim programie mieszkaniowym, to jest nastawienie na małżeństwa. Tam bardzo duża część benefitów, które, które są y, kierowane do rodzin, jest kierowana do tych rodzin, które y, są sformalizowane, tak y, kolekcjonalnie tak, tak mówią. Czyli dla małżeństw. Czyli jest wiele benefitów, których nie otrzymują y, związki nieformalne, a otrzymują y, małżeństwa. To spowodowało, że w ciągu ostatnich y, 12 y, lat liczba zawieranych małżeń wzrosła prawie dwukrotnie. Niesamowite. To jest jakiś, taki bardzo Absolutnie, mierzalny, oprócz wskaźnika dzietności, mierzalny efekt węgierskiej polityki. No tak, no bo rzeczywiście yy, trwałe małżeństwo, to instytucjonalne, cokolwiek byśmy nie mówili, no jest też takim miejscem, gdzie chyba kobieta i mężczyzna łatwiej zdecydują się na to, żeby, żeby po prostu Małżeństwa mają, nowe życie. Małżeństwa mają więcej dzieci niż związki nieformalne. To być może oczywista rzecz, ale to wynika też z badań. Kobiety w Polsce, które deklarują, że chciałyby mieć dzieci, kiedy są pytane, co musiałoby się zadziać, żeby to dziecko miało, to kobiety, które nie są w związku małżeńskim, 85% z nich mówi, że najpierw chciałabym zawrzeć związek małżeński. Czyli dla wielu kobiet oznacza to. Kobiet, pewnie też mężczyzn oznacza to poczucie bezpieczeństwa, a żeby zdecydować się na bycie rodzicu, rodzicem, to trzeba to poczucie bezpieczeństwa na wielu poziomach mieć. Skoro obiecaliśmy naszym widzom kolejne spotkania, to być może tu postawmy kropkę, ale y, powiedzmy, żeby zachęcić do oglądania kolejnych naszych spotkań. Y, Króciusieńko, niech pan powie, co dzisiaj zlokalizowaliście Państwo jako coś, co bardzo mocno utrudnia, utrudnia zawieranie relacji i tworzenie szczęśliwej rodziny. Szczególnie w kontekście wykładów, bo nie ukrywam, że mówimy to po naszej konferencji, po konferencji, która odbyła się w sobotę. Tak, w sobotę 30 września miała miejsce konferencja dotycząca demografii rodziny. Tam również pokazano takie czynniki, które bardzo mocno utrudniają ludziom wchodzenie i budowanie szczęśliwych relacji. Na cały, Króciusieńko, na sam koniec. Dzisiaj takim bardzo ważnym problemem społecznym jest samotność, i ta samotność w ostatnich latach dotyka bardziej młodych ludzi niż osób starszych. Tak jak to było. Zawsze do tej pory, dzisiaj, to młodzi ludzie są bardziej samotni niż ich e, dziadkowie. A w szczególności dotyka to bardziej młodych mężczyzn niż młodych kobiet. Jeżeli mówimy o grupie 18-24 i ponad połowa młodych mężczyzn doświadcza poczucia samotności, e, to jest bardzo głębokie, bardzo głębokie poczucie i, i coś takiego, co powoduje, czy znaczy jest efektem tego, że tych trwałych związków nie ma, ale też utrudnia wyjście i założenie spotkanie drugiej osoby i, i stworzenie związku. To są bardzo często osoby, które w zasadzie nie wychodzą z domu, siedzą dom-praca, takich życie wygląda, dom-studia, nie mają relacji, czują się samotni, z kolei nie mają relacji takich szeroko rozumianych, to też trudno jest im znaleźć osobę, z którą chciałyby spędzić życie. Wynika to z wielu czynników, z różnicowania geograficznego gdzie żyją młode kobiety, młodzi mężczyźni? Młode kobiety dzisiaj żyją przede wszystkim dużo częściej niż młodzi mężczyźni w dużych miastach. O. Młodzi mężczyźni y, mieszkają w tej Polsce peryferyjnej, ale oprócz tego też y, z punktu widzenia y, sposobu spędzenia wolnego czasu, takich aspiracji kulturowych, też te światy się rozjeżdżają. Po trzecie, młodzi ludzie dzisiaj generalnie dużo trudniej y, y, budują relacje niż działo się to kiedyś. Jednym z powodów, nie jedynym, ale istotnym, jest upowszechnienie się Nowoczesnych technologii, w szczególności smartfona. I o tym będziemy rozmawiali w kolejnych odcinkach, w kolejnych spotkaniach. Ja panu dyrektorowi bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze na koniec muszę do pełnej sylwetki y, pana dodać jedną z najistotniejszych informacji. Oprócz tego, że pan jest dyrektorem Instytutu Pokolenia, jest pan ojcem piątki dzieci. Tak, czterech synów <grym> i najmłodszej córki. <grym> Czyli e, właściwe sprawy w właściwych rękach. <grym> Gratuluję. Chciałbym, żeby tak było. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.